Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj recenzja kolejnego zestawu z LEGO Przygody 2. Otworzymy i zrecenzujemy zestaw Łazik Emmeta i Lucy. Zapraszam! Cena katalogowa tego zestawu to 229 zł i 99 groszy. Mnie udało się go kupić za 165 zł, więc bardzo atrakcyjna cena. No i tak szczerze mówiąc, zawartość też wygląda naprawdę całkiem nieźle. I najpierw miałem opory, czy w ogóle ten zestaw kupować, no bo ten łazik dość mocno przypomina mi furę Killer Croca z The Lego Batman Movie. Niestety miałem obawy, czy jest sens posiadać drugi podobny pojazd w kolekcji, ale jeśli udało się trafić dobrą cenę, to stwierdziłem, że czemu by nie. Mamy tutaj trzy minifigurki, Emmeta, Lucy, Sharkire. Taką nie do końca minifigurkę, bo postać stalowo-brodego, no i dodatkowo jeszcze składamy sobie serduszko i gwiazdkę. Sam pojazd prezentuje się naprawdę czadowo, no bo jak wiadomo, życie jest czadowe. Tutaj mamy kilka funkcji bawialnych, na przykład Emmet może wyciągać ze stalowo-brodego jego wnętrzności. Łazik jest taki, zobaczcie, na resorach, a po połączeniu z zestawem z ultrakocią możemy zrobić ultra łazik, który jest jeszcze większy. To, co na pewno boli, to to, że żyleta dubluje się z tą z zestawu z ultrakocią, więc jeśli kupujemy oba zestawy po to, żeby go też powiększyć, no to mamy dwie takie same żylety, co mnie trochę smuci, no ale nic na to nie poradzę. Dobra, dobieram się do środka pudełka. No, nie jestem pedantem, nie dbam o takie detale jak nieuszkodzone kartony, więc trochę bestialsko go potraktowałem. Dobra, wszystko wyjęte. Pudełko na chwilkę wędruje na bok i przyjrzyjmy się woreczkom. Woreczki ponumerowane mamy 4. Tutaj jest woreczek pierwszy. Co dziwne, nie widzę separatora, a w tak sporym zestawie on mimo wszystko powinien się pojawić. Dziwne. Worek drugi, trzeci i czwarty. I oddzielnie mamy 4 opony, dwie duże i dwie wręcz bym powiedział gigantyczne. Bardzo fajnie to wygląda. Naklejek jak na tak duży zestaw wcale nie ma jakoś tak sporo. Trochę takich obitych blach, które są ponitowane, jakieś nadruki. No prędkościomierz tutaj to jest trochę porażka. I kolejna rzecz, która mi się podoba, za którą znowu wielki plus dla LEGO. Instrukcja, która jest wydana w formie takiej książeczki. Bardzo spoko sprawa. Oczywiście czas pokaże, jak one się będą, że tak powiem, sprawdzać w przyszłości, dlatego że jeśli kartki nie zaczną wypadać przez to, że to jest w ten sposób klejone, to będzie zdecydowanie na plus. Także cóż, ja zabieram się za budowanie i wracam do Was z kompletnym, całkowicie zbudowanym zestawem. Łazik zbudowany tak prezentuje się w całej okazałości i ciężko jest mi jednoznacznie stwierdzić, czy ten zestaw tak w 100% mi się podoba, dlatego że, jak już wspominałem wcześniej, posiadam furę Killer Croca, która jest dość podobną konstrukcją, bo to też jest właśnie taki wóz na wielkich kołach. Fakt faktem, ten z Killer Croca jest nieco niższy, dlatego że tam są mniejsze koła. Tutaj mamy zastosowane duże, absolutnie ogromne koła z tyłu i nieco mniejsze z przodu, ale też całkiem sporych gabarytów. Co do minifigurek, tak jak wspominałem wcześniej, mamy Emmeta, który tutaj akurat siedzi w kabinie, więc później go oczywiście Wam pokażę. Mamy Sharkire, mamy Lucy. Minifigurkami zajmiemy się oczywiście później. Jest też ten stalowo-brody, który tutaj jako takie, wiecie, samo popiersie na tych śmiesznych nóżkach, które tutaj przyczepiłem do tej strzałki, prezentuje się nieco dziwnie, mało funkcjonalnie. No i mamy gwiazdkę, która już w jednym z zestawów na moim kanale się pojawiła, oraz serduszko, które jest absolutnie przesłodkie. No i co do wypełniaczy, jest tutaj jakaś taka, nie wiem, płonąca beczka albo jakaś taka przeszkadzajka terenowa właśnie z wielkim ogniem. No i mamy tutaj taką katapultę, która być może fabularnie będzie miała jakieś uzasadnienie, ale jako konstrukcja jest absolutnie totalnym badziewiem. Plusem jest to, że naklejek jest niewiele, bo mogliście je oczywiście zobaczyć. A konstrukcyjnie za chwilkę też będziemy cały wóz omawiać, następnie omówimy sobie minifigurki, no i te właśnie dwie pierdółki terenowe, które gdzieś tutaj się pojawiły. Łazik jest fajny, aczkolwiek wydaje mi się, że jest nieco nierówny, dlatego że bardzo podoba mi się przede wszystkim ta tylna część. Ogromny silnik, wielkie wdechy. To naprawdę jest właśnie w takim klimacie Mad Maxowym. Ta cała
postapokaliptyczność, która tutaj siedzi w tym secie, ewidentnie daje o sobie znać, bardzo mi się podoba, ale są też takie rzeczy, które nie do końca przypadły mi do gustu. Na pewno plusem jest to, że tutaj jeśli chodzi o zawieszenie, w odróżnieniu od tego u Killer Croc'a, jest po prostu oparte na sprężynie, którą tutaj możecie zobaczyć, a nie na gumkach, recepturkach, które po prostu czasem lubią gdzieś tam strzelić i się łamać, więc to zawieszenie zdecydowanie jest fajne, dzięki temu no, samochód ma ten właśnie taki fajny charakterek i tutaj zobaczcie na przykład, są takie luźne elementy techniksowe, ale w momencie, kiedy naciskamy sprężynę, one się ruszają. I tak samo jest z tyłu. Zobaczcie też z tej strony. O, widzicie? Mamy tutaj te brązowe patyczki. Kiedy naciskamy, one też sprawiają wrażenie takiego zawieszenia, mimo tego, że te są nieruchome, ale jakby to dopełnia całości. I jak już jesteśmy z tej strony, zobaczmy, jak wygląda ten silnik. Bardzo ładna konstrukcja. Tutaj mamy taki potężny wydech. Tutaj mamy właśnie po bokach te rury, no i tutaj najprawdopodobniej widać tłoki, które naprawdę są piorunujące. Po bokach samochodu mamy takie wielkie zbiorniki, tutaj mamy na nich naklejki, konstrukcyjnie jest to ok. Możemy otworzyć kabinę kierowcy, drzwi są otwierane z obu stron i możemy również zajrzeć sobie do środka. Emmet oczywiście tam się znajduje. No i sama kabina jakoś mega szału nie robi. Plusem na pewno jest to, że zamontowana jest tutaj duża kierownica, ale już zegary są naklejką. No trochę bieda. Nie ma normalnych siedzeń, wszystko jest po prostu, zobaczcie, mamy tutaj te podwójne serki i tutaj po prostu z fajnych elementów, bo to jest taki tile ze studami 3x1 z dwoma studami, więc element ciekawy. On tutaj służy do tego, żeby zbudować siedzenia dla kierowcy i pasażera. No ale tak jak mówię, w środku ta kabina jakoś mega nie powala, dlatego że niestety jest ten nadruk na zegarach, już wystarczyło chociaż dać ten po prostu serek z nadrukami. Przód wygląda ok, dlatego że mamy tutaj fajne zastosowanie, zobaczcie, tych krat do bram. Ona tworzy grill, tutaj zwisa sobie łańcuch, tutaj mamy jeszcze jakiś taki znak z naklejką, można sobie oczywiście tym ruszać, tutaj są światła, no i maska z tym takim dość ciekawym elementem naklejkowym. Mamy też oczywiście na drzwiach, jak i tutaj na dachu, te naklejki, które symbolizują taką, wiecie, zużytą blachę, która jest nitami przybita do tej powierzchni. I kolorystycznie ten pojazd rzeczywiście prezentuje się nienagannie, aczkolwiek wydaje mi się, że trochę brakuje mu pazura, dlatego że on fajnie wygląda może w takim ujęciu. Naprawdę jest duży i tak dalej. Natomiast trochę, zobaczcie, kiedy już patrzymy od boku, tutaj te drzwi są jakby nieco za niskie. Tutaj te elementy techniksowe trochę gryzą w oczy. Sprężynka w ogóle jest w kolorze żółtym, która pasuje tutaj jak pięść do nosa. Więc to ewidentnie są jakieś tam minusy, ale konstrukcja mi się podoba, ona naprawdę ma potencjał, ale wizualnie posiada kilka drobnych wad. Nie odbierajcie tego w ten sposób, że ten zestaw mi się nie podoba, bo on jest naprawdę bardzo fajny, aczkolwiek troszeczkę mógłby być lepszy i wtedy zdecydowanie mój uśmiech byłby większy. Minifigurki w tym zestawie takie pełnoprawne, znajdziemy raptem 3, ale bohaterów w sumie 6, bo jest jeszcze oczywiście Stalowo-Brody, który no, od minifigurki ma tylko główkę. No i mamy te dwa małe, urocze wariaty. Mamy gwiazdkę, którą już w jednym z zestawów widzieliśmy, no i też serduszko, które naprawdę jest bardzo, bardzo urocze, no ale nie można ich traktować jako minifigurki, bo do minifigurek one po prostu startu nie mają, tak po prostu pełnoprawnie. Co do tych bohaterów, no myślę, że taką postacią unikatową na pewno jest Sharkira, bo tą trójkę omówimy sobie za chwilę, ale to już będzie nieco wtórne. Zobaczcie, Sharkira posiada przede wszystkim piękny torsik. Jest na nim pełno kół zębatych. Tutaj jeszcze wisiorek z koła zębatego. Tutaj również zobaczcie, taka noga jakby obita blachą. Tutaj kolejne jakieś wisiory, breloczki i tak dalej. No, plecki może nie są jakieś takie mega szałowe, ale ta przednia część torsiku naprawdę to rekompensuje. Postać wyposażona jest w łom i ma kask, który, zobaczcie, nie ma takiej zwykłej, przezroczystej szybki, tylko to jest szara szybka, na której jest nadruk takiego pyska, takiego kłapiącego wielkiego paszczura. No i jak dźwigamy sobie szybkę, możemy zobaczyć, że to jest taka kobitka umalowana pół na pół, jeśli chodzi o jej twarz. Nie posiada alternatywnego wyrazu twarzy, ale zdecydowanie jako minifigurka właśnie w takim klimacie postapokaliptycznym bardzo mocno daje radę. Co do Emmeta, no niestety to jest po prostu zwykły, standardowy Emmet. Tutaj uśmiechnięty, tutaj zasmucony. No i skończmy na dzisiaj, jeśli chodzi o Emmeta, bo ja już po prostu przewijam tylko jednego po drugim Emmeta z ręki do ręki.
Co do Lucy. Lucy tutaj jest absolutnie taka sama, albo prawie taka sama, jak w zestawie z Ultra Kocią. I tak, nadruk na torsie, taki jak chyba identyczny jak w tamtym zestawie. Nóżki dość podobnie zadrukowane, ale ładnie zadrukowane, więc to zdecydowanie na plus. Tarcza z napisem Never Stop, identyczna jak w tamtym secie. Do tego kusza, tutaj właśnie jakaś taka chusta tudzież komin. Dwa wyrazy twarzy, uśmiechnięty i bardziej taki wojowniczy. Plusem jest to, że po bokach ma te nadruki właśnie na ręce i tutaj na nóżce. No i absolutnie świetnie wyglądające włoski. Tutaj mamy jakieś pasemka z przodu, plus te gogle z takim refleksem światła. To naprawdę wygląda bardzo ładnie, no aczkolwiek wtórność tej figurki powoduje, że można się nieco zasmucić. No a stalowo-brody, cóż, jest to ewidentnie podobna konstrukcja jak w tym zestawie z Batmanem. Mamy świetną główkę, bardzo ładną piracką czapkę i właśnie tą wielką stalową brodę. No a tutaj, jeśli chodzi o skrzynię ze skarbami, znajdziemy jego bebechy, jest kość i kiełbacha i nieco śmieszne, dziwne nóżki, na których on się utrzymuje w takiej pozycji jak najbardziej. To ułatwia chwytność, ale no, konstrukcyjnie jest tak sobie. Ja po prostu uważam, że w tym zestawie można było dorzucić choćby jeszcze jakąś jedną postać, która gdzieś indziej się nie pojawiła, no bo duplikowanie tych bohaterów choćby z zestawu z Ultrakocią jest po prostu słabe. W zestawie znalazły się również dwie takie przeszkadzajki terenowe. Tu jest coś w stylu, nie wiem, płonącej beczki albo stosu po prostu płonących klocków. A tutaj jest wyrzutnia kloców. Pyk. Ekstra, można sobie strzelać, super, nie? To jest w ogóle taka wyrzutnia, która wygląda zupełnie jak nic innego. Jest podobna zupełnie do niczego. I można sobie strzelać takimi konstrukcjami. Pozwolicie, że to przemilczę. Są i elementy zapasowe, i jeśli chodzi o jakieś takie ciekawsze fragmenty, no to dobra, mamy tą strzałkę czarną, gdzieś tutaj jest jeszcze kiełbacha, jest kość. Fajne jest to, że ta szybka od Sharkiry tutaj jest elementem zapasowym, to na plus. Mamy tutaj też, zobaczcie, takiego tajla 1:1 z nadrukiem w formie jakby takiego trójkąta ostrzegawczego i rzeczywiście to jako światło jest zamontowane w samochodzie. No i chyba tyle, bo cała reszta tych elementów, no to są powiedzmy rzeczy takie totalnie zwyczajne. I cóż, recenzja powoli dobiega końca. Ja Wam przedstawiłem moje za i przeciw, jeśli chce się dokonać wyboru tego zestawu, żeby poszerzyć swoją kolekcję. I myślę, że utrzymuję swoje zdanie. Zestaw naprawdę przyjemny, aczkolwiek posiada kilka wad. Na pewno samochód mógłby być po prostu nieco bardziej zabudowany, żeby choćby poukrywać te klocki, które są dość mocno tutaj widoczne, czy te techniksowe, czy na przykład te płytki. No i mam zastrzeżenia co do zawartości, jeśli chodzi o minifigurki, bo mogłoby być ciekawiej, a tak to mamy świetną Sharkirę i nieco wtórną ekipę. A te przeszkadzajki terenowe, no to równie dobrze mogłoby ich nie być, no ale są, więc okej, dostajemy garść klocków, ale czy one były w ogóle potrzebne? Można było ich nie robić i obniżyć na przykład cenę zestawu o jakieś, nie wiem, 15 zł, cokolwiek. Nieważne, w każdym razie zestaw i tak uważam za całkiem udany, a na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!